Cześć wszystkim! Znowu Poem 7, dalszy ciąg Pillars of Eternity, dodatek Biała Marchia. Dobra, stwierdziłem, że na razie pozostanę jeszcze przy tej drużynie i zmienię po prostu tylko taktykę. Powiedzmy, Paladynem zaatakuję z tej strony, więc wszystkie ałe będą iść w tą stronę. Tak długo, jak będzie skupiony na Paladynie. A drużyna może będzie po prostu tutaj spróbowała go naparzać z odległości. Dobra, zobaczmy, jak to teraz zadziała. Hey there. You again. I could still kill you. Dobra. Rzućmy kolok obrony na początek. Będziemy spamować słonięcie słabości tak długo, jak będziemy mogli. Dobra. Tylko czekaj, bo tutaj coś tu jeszcze szło. Tak, upiory. Próbujmy zająć czymś te upiory. Zająć... I te zguby lodu. Okej, okay, Paladyn niestety mocno obrywa na sam początek. Z czego tak mocno oberwą? Okej, okay, może jak to słony przeciwko żywiołami zrobimy, to może mu to pomoże. Dobra, idzie odsłonięcie słabości. Weszło czy nie? Nie w smoka. Niestety, ma redukcję obrażeń 32. Ciężko będzie cokolwiek, żeby w niego weszło. Dobra, użyjmy błogosławieństwa. To nie spróbujemy ponownie. Zajmijmy się tymi zgubami lodu. Możemy rzucić darmową kulę ognia na początku. Nie zaszkodzi. Pomoże nam się zająć tymi szybciej tymi szlamami. Zajmij się tym smokiem, co, Paladynie? Okej, okay, diablica się tutaj bawi z upiorami, dobra. Ła. Haratali nam Paladyna. Oszołomiony, oślepiony. Spróbuj się nałożyć na siebie ręce. Nie wiem, czy zdąży. Nie zdążył. Ale dobra, wstał jeszcze. Tylko teraz ma mało życia. To w sumie niewiele mu da. Więc tak, jednak potrzebujemy tych do tankowania smoka. Dobra, spróbujmy jeszcze raz wejść w niego odsunięcie słabości. Dobra, Paladyn padł. Przerażenie. To niedobrze. Przestraszenie. Zobaczmy, czy to... to jest tylko na jeden cel. Ale odstawaj. Okej, dobra. Teraz się zajmie naszymi innymi członkami drużyny. I nie będzie fajnie. Dobra. Ty możesz uciec. Spróbujmy mu uciec. Dobra. Słonięcie słabości. Ty spróbuj jakoś nas ocalić. Przerzucamy wytrzymałość, skracając czas trwania aktywnych na obszarze działania. Okej, okay, spróbujmy to. Hmm.
Okej. Eder na razie obrywa. Okej, troszkę się zregenerowaliśmy. Okej, dobra, weszło odsunięcie słabości, ale na bardzo krótko. Dobra, potrzebujemy się leczyć. Dobra, spróbujmy jeszcze raz odsłonięcie słabości, może tym razem wejdzie na dłużej. Dobra, postarajmy się szybko też zabić te szlamy pozostałe. Okej, dobra, weszło już na dłużej, odsłonięcie słabości, to dobrze, to dobra wiadomość. Okej, ta szlama skamieniała, nie wiem czemu, ale to dobrze. Dobra, co teraz możemy mu najsilniejszego wrzucić? Okej, to ma jakiś dziwny celownik. Ale wygląda na to, że nie działa na naszych. Dobra, spróbujmy tą ścianę koloru wrzucić. Dobra, przydały nam się dodatkowa celność. Co nam da dodatkową celność? Korona dla wiernych. To da nam percepcję. Dobra, to spróbujmy tego użyć. Okej, Eder obrywa. Czy ma odporność na powalenie? Nie. Dobra, spróbujmy go powalić w takim razie. Serce furii. Okej, dobra. Spróbuj drugi oddech użyć. Skamienienie, wow! To było bardzo szczęśliwe. Dobra, co jeszcze możemy na niego... Cebujczy piorun. Obrażenia bazowe, okej, to brzmi spoko. Spróbujmy. Rzucimy jeszcze... Święconą ziemię. Dobra. Okej, średnie obrażenia, nieźle nam idzie. Spróbujemy łotrzycą go również zaatakować. Okej, poważne obrażenia, nieźle. Dobra. Myślę, że mamy czar jeszcze, mamy jeszcze czas na jeden czar. Czekajcie, czy to weszło? Alot, zabójczy piorun, trafienie. Okej. Oj, go powaliliśmy, świetnie. Dobra, to rzućmy jeszcze raz ten zabójczy piorun. Co możemy jeszcze zrobić? Niszczycielski cios. Okej, spoko. Przestrach. Czy on jest odporny na przestrach? Tak, więc nie ma sensu tego używać. Przerażenie też jest odporne, dobra. A derpij go dalej. Co jeszcze możemy rzucić, co by nam pomogło? Tarczy dla wiernych. Chyba niewiele dam. Mieliśmy takie zaklęcie, które powodowało osłonę. Czujna obecność. Okej. Okay. To nam się przyda również. Gdyby komuś nagle spadło. Yes. Co my tu jeszcze mamy? Zauroczenie tańczące tworzy chmurę odrobnych piorunów, które rażą elektrycznością, fala wody.
Okej, spróbujmy. Nie wiem, co robi teraz. Okej, my zdominowaliśmy go! Masakra, dobra. Przerwijcie, co robicie i atakujcie go z powrotem. Serio, udało nam się go zdominować. Dobra. Szybko musimy rzucić ponownie odsłonięcie słabości, póki to jeszcze się nie skończyło. Dobra, co jeszcze możemy rzucić? Neutralizuje jego obronę i przyspiesza zagładę. Okej. Spróbujmy to. Nie jest odporny na ogień? Nie. Jest wrażliwy na ogień. Dobra, ty... Ty się może odsuń trochę. Ty rzuć ten swój dziki opór. Próbujmy dobić tego upiora. Okej, coś mu właśnie mocno przywaliło. A, niezłomny mu przywalił tym oczyszczającym ogniem. Dobra, dopijemy tego upiora. Odsłonięcie słabości znowu weszło, ładnie. No to jedziemy dalej, zabójczy piorun. Fajnie. Co możemy jeszcze robić? Ostateczny cios. To powinno nieźle zadziałać. Dobra, teraz znowu leczenie potrzebujemy. Okej, diablica padła od jednego ciosu, fajnie. Okej, dobra, padł. A coś tu jeszcze żyje? Jeszcze jeden upiór żyje. Dobra, to wykończcie go. Eder całkiem nieźle stankował go. Nawet lepiej niż Paladyn. Może dlatego, że Paladyn nie miał buffów obszarowych. O, coś się dzieje. Dobra. Zobaczmy, co my tu mamy. Tutaj oczywiście będą śmieci. Dobra, co mamy ze smoka? Smocze mięso. Surprise. Dobra, coś tu jeszcze mamy. Duża mikstura wytrzymałości. Ja powinienem to wyekwipować u moich głównych postaci przed walką, ale nie chciało mi się, a i tak jakoś rozwaliliśmy smoka. O, i awansowaliśmy poziom u niezłomnego. Dobra, dobra, niezłomny. Walnijmy cię szybko. Mistrzowskie zaklęcia. Niewielkie przypadłości. Co to jest? Rozkojarzenie, powalenie, mdłości, unieruchomienie, duże przywrócenie, paląca pieczęć. Magiczną pieczęć, która był... nie. Jaśniejący błysk tworzy jaśniejące źródło światła, trujące przeciwnika za obronę, podając periodyczne obrażenia od ognia. Wszystkie obrony minus 10, obrażenia od ognia 116 przez 12 sekund. To brzmi fajnie. Rygiel wrót śmierci, zapobieganie śmierci przede wszystkim. Okej. Okay. Adoracja wiernych, co to dawało? Mag chwilowo rzuca tajemną mocę, bo bojowisko je premię do odbicia celności.
Modlitwa o rozwagę. Niewrażliwość na oszołomienie, zamęt. Ten śnieniący blask brzmi całkiem spoko. 116 obrażeń przez 12 sekund to całkiem sporo. Dobra, weźmiemy ten jaśniejący blask. Będzie nam błyszczał niezłomny. Dobra. Aha. Zobaczmy, czy nie ma pułapek. O, znaleźliśmy coś ukrytego, fajnie. A druga jest kastal. Dobra, co kryje wielki skarbiec. Diament. Czarne sanktuarium. Przyznaje ochronna pieczęć przy trafieniu krytycznym. Wycofanie 2 razy przed odpoczynkiem. Niewidzialność przez 20 sekund. Ok. Ochronna pieczęć. Obrażenia 40 do 50. Kontra refleks. Ok, może coś, co by się magowi przydała. To wygląda na taką bardzo defensywną tarczę. Z wycofaniem. Dobra. A łuk. Zobaczmy. Łuk bojowy. Przyznaje zamęt przy krytyku. Celność plus 8% zdarzenia plus 30%. Taki sobie. No i dobra. Ale właściwie dostaliśmy za niego doświadczenie, co? 3000. Myślę, że dla samego doświadczenia się opłacało. Dobra, wychodzimy stąd. Dobra, i opuszczamy w ogóle Białą Marchię. Na razie. Ty przestań się skradać. Ponieważ wykonaliśmy to już, z części pierwszej wykonaliśmy wszystko, co się dało. To są wątek główny. Okej. To jeszcze mamy do zrobienia. Daj się do Pactwa, to możemy tylko zrobić w drugiej części. Obrażenie Crackhold to zrobimy sobie kiedy indziej. Sen i wspomnienie to jest z podstawki. Więc tak, zrobiliśmy wszystko z pierwszej części. Został nam jeszcze tylko ten quest z tym mieczem. Mianowicie musimy znaleźć wirujący przyrząd z kamienia Adry i Miedzi. I ten przyrząd znajduje się poza Białą Marchią. Więc się do niego teraz udamy i dokończymy to zadanie. A przy okazji aktywujemy drugą część Białej Marchii. Hey there. Dobra. Dobra. Jedziemy do Client Lis, naszej pierwszej lokacji. Słuszliwie zbrodniarz wojenny przybywa do warowni, poszukując zajęcia. Niemal padło ofiarą bandytów. Coś tam, coś tam. Okej. Okay. Jakiś quest zaległy. Duża premia do max wytrzymałości. Okej. Okay. W razie pominięcia prestiż minus 8, no to nie. Petent. Wyślij eskortę. Komu wyślemy eskortę? Wyślemy gil. Już raczej nie będziemy z niej korzystać. Gili. Dobra, jesteśmy tutaj. Mm-hmm. Właśnie tu jest ten... To jest miejsce opisane w tym wierszyku. Drugiej części. Znajdź przyrząd wirujący z kamieni Adry Miedzi i na drogę odkupienia wstąpisz, gdy esencję twą pobudzi. Lead the way.
Estok wydaje się buczeć, kiedy zbliżasz do niego engwitańskiej machiny. Między stalowym, ostrzem a drowym rdzeniem starożytnego urządzenia przeskakuje wyładowanie. Głosy w Estoku cichną, a broń zdaje się zyskiwać moc. Na klince pojawiają się nowe napisy. Dobra, co dostaliśmy? No, szansa 10% przy trafieniu na paraliż. Nie można wycofać z wyporzenia, okej. Okay. Czyli redukcja obrażeń to jest standardowe, solidna jakość. Spowolnienie duchów. Tempo ataku minus 60%, szybkość ruchu minus 2,5. Mhm. Okej. Okay. Aha. Na kogokolwiek można to rzucić? Na kogokolwiek wygląda na to. Got it. Ciekawe. Yeah. Dobra. A właśnie jest ostatnia część napisu. Pagórek słońcem ogrzany umarłych miejscem snu. Spójrz na liche truchła, uronisz łezkę tu. To również już wiem, gdzie się znajduje. Po prostu podejrzałem ten quest, więc wiem, o co chodzi. Idziemy do Kednua. I must say, I'm impressed. Tak, już to mówiłeś, Alot. Dużo razy. I tu chodziło o... o te dłonie. Chyba. Odpocznij na pagórku umarłych miejscem snu, wspomnianym w kolejnej zwrotce. Okej. Okay. Tu chodzi właśnie o Kednua. Więc musimy to odpocząć. Dobra, bierzemy baszty. Kiedy śpisz, twoją świadomość nosi się na falach snów. Fale kołyszą się i przełamują się dookoła, wypełniając twój umysł bladymi, liśniejącymi drobinkami. Drobinki zmieniają się w spadający śnieg, pędzony zimnym, północnym wiatrem. Rozpoznajesz wznoszącą się wokół ciebie szczyty białej marchi i przechodzi cię dreszcz. W odległości paru mil widzisz krzepę, cichą i nieruchomą, z paroma smugami dymu, unoszącymi się z kominów. Nad nią wznosi się bateria Durgana, swoim cieniem obejmując dolinę. Jakby ponad wszystkim słyszysz powolne dudnienie. Najpierw brzmi ono jak odległe bębny, ale przybiera na sile, rozbrzmiewając głośno w suchym powietrzu pośród górskich szczytów. Wzmaga się coraz bardziej i czujesz, jak ziemia drży ci pod stopami. Udaj się do krzepy. Zmierzasz ku wiosce, ale wstrząsy wkrótce zmuszają cię do zatrzymania się. Każde uderzenie jest głośniejsze i szybsze od poprzedniego. Z gór dobiega przypominający grzmoty huk, kiedy wielkie masy lodu i śniegu zsuwają się po zboczach. Nakrytmiczne dudnienie nie ustaje, roztrzaskując zamarznięte jeziora jak kryształowe talerze. Wśród gór powstają nowe wąwozy, a stare przepaście wypełniając się śniegiem i kamieniami. Lawina zupełnie zakrywa krzepę, a bateria Durgana zamienia się w rumowisko. Nad górami powstają cienie, szpica potężnej armii. Uciekasz. Staczasz się z gór, poprzez pagórki i całe Jelenioboże, wciąż słysząc huk maszerującej armii. Zabarykaduj się w Kednua? Kednua pojawia się wśród drzew, a wyremontowane mury warowni sięgają ku tobie niczym silna opiekuńcza ramiona. Barykadujesz wejście do wielkiej sali, słysząc narastający huk. Potężna twierdza drży w posadach, a tynk zaczyna opadać ze ścian. Potem słyszysz nieludzki okrzyk bojowy dobiegający z dziedzińca. Sklepienie pęka i wali się, zasypując cię kamieniami i belkami. Z trudem wynurzasz się z odmętów snu, czując jak pościel plęcze ci nogi. Kiedy dochodzisz w pełni do siebie, słyszysz głos. Szepce coś w nieznanym ci języku.
Widzisz setki ruchliwych oczu wpatrujących się w ciebie. Budzisz się rozgorączkowany i spocony. Okej. Hey there. Czy musimy jeszcze raz odpocząć, żeby to drugie zadanie nam się również... Żeby również nam się aktywowało? Hey there. No nie wiem. Nie aktywowało się. Pagórek słońca ogrzaną umarłych miejsce snu. Wśród ruch... A, okej, okay, dobra. Może nie chodzi jednak o Kenua. Może coś pomyliłem. Dobra, w każdym razie coś się złego dzieje w Białej Marchii. Niedługo tam pójdziemy. Tylko na razie musimy się udać jeszcze... To chyba było w posępnej kniei. Był taki cmentarz. Trzeba się udać, zobaczymy. No, jest pagórek, jest miejsce umarłych. To chyba jednak chodziło o tutaj. Pomyliłem coś, ale dobra. Zobaczymy, czy to jednak to miejsce. Tak! Słupoczącego pod nogami błota wydaje się wydobywać coś niewidzialnego. Wyczuwasz esencję słabą i ledwie zauważalną, ulatującą z cmentarzyska. Szary śpiący wydaje się ją pochłaniać, a dziwne głosy cichną jeszcze bardziej. Na stalowym ostrzu pojawiały się kolejne znaki. Dobra. Okej, teraz chyba chodzi o... Tak, teraz chodzi o Kenua, więc się pomyliłem, ale dobra. Szansa 5% na rzucenie po trafieniu lub trafieniu krytycznym, przywołanie nośników dusz. Okej. Yeah. Trochę jak powiedziałbym karmią małych Aragorna. Dobra, teraz udajemy się do Kenua. Będziemy mogli zdjąć ten miecz w końcu. I must say, I'm impressed. Draki zaatakują twoją warownię za 4 dni. Dobra. Jesteśmy tutaj na miejscu, możemy osobiście ich pozabijać. Ale na razie odpocznijmy, dokończmy ten quest. Chyba nie chodziło o odpoczynek, co? Same palce chodziło? O. Uklęknij. Kiedy klękasz, głosy w szarym śpiącym stają się cichsze i spokojniejsze. Po klince przechodzi ostatnie wyładowanie energii, a głosy wówczas milkną. Czujesz, że klątwa została przełamana. Dobra, co dostaliśmy na koniec? Mistrzowska jakość. A jeszcze chyba to. Bliźniacze głazy. Szansa przyznanie duchów. No, całkiem ciekawy miecz w sumie po tych wszystkich ulepszeniach. Została dodana do listy warowni. Nowe zadanie. Może to Gili wykonać? Tak. To niech wykona. No i dobra. Hey there. W następnym odcinku wracamy do Białej Marchii i zobaczymy, co się tam dzieje. Te sny o katastrofie maszerującej armii chyba nie były jeszcze prawdziwe, bo również one mówiły o zakończeniu się Kenua, jakby zakończeniu upadku, a to, jak widzimy, jeszcze nie nastało. Ale coś się zbliża niepokojącego, co odkryjemy może w następnym odcinku. Póki co, dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Cześć!